Kto wie, ale jesteśmy w miejscu historycznym. Tutaj powstał jeden z największych zespołów nowochódzkich, a na pewno najsłynniejszy zespół, który zrobił największą karierę w historii nowochódzkiej muzyki rozrywkowej, zespół Laboratorium. Za mną znajduje się przedszkole, kiedyś Klub Kultury Tabakiera. W tym klubie od 1969 roku pracował Janusz Grzywacz. To była taka obrzydliwa sala tuż za stołówką, właściwie sala konferencyjna. Ale miała jeden walor. Tam był fortepian. No i co? Jak był fortepian, była scena, no to tylko założyć zespół. I tak założyłem zespół Laboratorium. Był to zespół poszukujący swojego stylu w muzyce. Zaczęli grać od jazzu. Zresztą, żeby zaistnieć szerzej niż tylko w klubie Tabakiera, Janusz Grzywacz z kolegami, z Edmundem Mąciwodą, Markiem Stryszowskim, z Mieczysławem Górką, wymyślili konkurs muzyczny pod tytułem Gitariada. W 71 roku na Gitariadzie przeze mnie zorganizowanej zdobyliśmy pierwsze miejsce jako zespół Laboratorium. Ale ja byłem na tyle jeszcze sprytny, że do jury wziąłem sobie znanych bardzo działaczy, krytyków z Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i w związku z tym PSJ Krakowski, czyli Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, wysłało nas natychmiast na następne festiwale, czyli na festiwale Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Ten okres nowochódzki trwał no, parę ładnych lat. Kto tam nie był? Mnóstwo wszystkich znajomych jakichś artystów, których zdążyłem poznać w międzyczasie, czy Daniel Olbrychski, czy Sipińska była Pola Raksa. Był Czesiu Niemen, który zaprosił nas do współpracy ze sobą, jako zespół Niemena i tam mieliśmy próby. Tam była taka zabawna anegdota, że jak się dowiedzieli pracownicy, że coś się dzieje w klubie, jakaś ciężarówka przyjechała z olbrzymim sprzętem muzycznym, no to wszyscy do okien z zewnątrz poprzylepiani patrzą Niemen. Jeden drugiemu powiedział i nagle pół zakładu wieczorem było przy oknach, podglądało naszą próbę. Z Czesiem Niemenem przewędrowaliśmy przez całą Hutę, z Strzyżyn, ładnie wzdłuż linii tramwajowej, na obiad do Stylowej. Oczywiście ludzie nie wierzyli, bo to no, kto by w Nowej Hucie w tamtych czasach uwierzył, że Niemen sobie tak idzie po prostu po ulicy. To było bożyszcze wtedy. Był u szczytu popularności. Przychodzili jacyś poeci nowochódzcy, przychodzili muzycy, graliśmy próby, przyjechał kwintet Tomasza Stańki prosto z zagranicy, był Leszek Żądło, no, mnóstwo fantastycznych artystów. Miło to wspominam. Nowa Huta sprawdziła się jako dobre miejsce dla powstania czegoś innego zupełnie niż dotychczas. Nie wyobrażam sobie osiągnąć hutnika bez fulary. Dla mnie to był trener, który miał wizję i zgodnie z pewnym swoim stereotypem, swoją cechą charakteru, gdzie był głównie uparty w dążeniu do celów, ale nie po trupach. Strasznie się cieszę, że udało się w tym hutniku naprawdę zrobić bardzo dobrą drużynę, która no, trzykrotnie zdobyła Mistrzostwo Polski, dwukrotnie Puchar Polski. W sumie 4 olimpijczyków z hutnika wyszło.
Środki wychowawcze, treningowe, no były tak dobierane, żeby po prostu te, nazwijmy to, gwiazdy zebrać i ustawić w prawidłowym kierunku, żeby nie było jakichś, powiedzmy, rozczarowań czy jakichś indywidualnych ambicji, tylko żeby to przełożyć jednak na zespół. Panowała bardzo dobra atmosfera, zarówno wewnątrz zespołu, jak i wokół zespołu, a to jest element nierozłączny. Trener Fulara nie tylko ukształtował nas jako sportowców, wielu wielkich sportowców, trener Fulara po prostu nas wychowywał. Dzięki umiejętnościom, które posiadał, promował u nas nie tylko sport, ale także życie rodzinne, życie koleżeńskie. No, wspaniały człowiek. Zdecydowana większość zawodników to byli ludzie związani z Krakowem i z Nową Hutą. Oni byli pod taką kontrolą społeczną. Oni grali dla swoich sąsiadów, dla ludzi związanych z Hutą. Przecież tu większość kibiców to przychodziła z mieszkańców Nowej Huty. Oni się chcieli wśród swoich ludzi pokazać. Nagroda Fair Play jest najwyższym wyróżnieniem za całokształt jego życia. Po zakończeniu kariery trenerskiej nie odszedł od środowiska piłki ręcznej. Ciągle był w tym środowisku, miał żywe kontakty, starał się służyć przykładem dla młodych zawodników, dla młodych trenerów. Ciągle pozostawał w tym środowisku i z wielkim pożytkiem dla piłki ręcznej.